fight. Oh, Carrie, don't push the bibba. Lloyd and Michelle. And there's the door, and there's my husband. Ich świat, do którego przywykli i czuli się bezpiecznie, w ciągu jednego dnia runął jak domek z kart. A jedno z nich stanęło przed wyborem, przed którym nikt nigdy nie powinien stanąć. Sierpnia 2017 roku. Poniedziałek. 145 Dwight Avenue, Corning. Znajomy Michelle stanął pod jej domem i zapukał do drzwi. Jak w każdy poniedziałek, około 14 przyszedł po jej 14-letnią córkę, by zabrać ją na pobliski basen, gdzie chodziła na naukę pływania. Jego syn też chodził na te same zajęcia, więc woził ich oboje, za jednym razem. Odczekał dłuższą chwilę. Zapukał ponownie, a potem użył dzwonka. Odrobinę już zniecierpliwiony podszedł do okna. Obawiał się, że może kobieta wyszła, zmieniła plany i zapomniała mu o tym powiedzieć. Dlatego postanowił sprawdzić, czy ktoś jest w środku, by nie marnować czasu. Przez kilka sekund rozglądał się niecierpliwie po mieszkaniu, po czym jego wzrok zatrzymał się w okolicy schodów. Wydawało mu się, że widzi Michelle, jak leży u ich podnóża. Niewiele myśląc, wyciągnął telefon i zadzwonił pod 911. Policja przybyła na miejsce szybko. Zajrzała przez frontowe, przeszklone drzwi, by sprawdzić, czy to, co powiedział znajomy rodziny, było prawdą, a następnie wyważyła je, by dostać się do środka. Z mieszkania na podwórko wybiegł wtedy pies, głośno szczekając, a funkcjonariusze biegiem ruszyli w kierunku schodów. 46-latka leżała nieruchomo na ziemi, a na szyi miała linę. Jej koniec przywiązany był do balustrady. Widok ten był naprawdę bardzo smutny. Policjant, który jako pierwszy wszedł do mieszkania, nie miał wątpliwości, co zaszło. On i jego koledzy często byli świadkami podobnych scen. Nie pierwszy raz byli wzywani do ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie potrafili poradzić sobie ze swoim życiem. Gdy pojawiał się jakiś problem, jakaś trudność, zamiast walczyć, podejmowali najgorszą z możliwych decyzji. Po cichu, bez rozgłosu. Policjanci zdali sobie wtedy sprawę, że w mieszkaniu powinna być 14-letnia córka kobiety. Zaczęli gorączkowo jej szukać. Sprawdzali pokój po pokoju. Zaglądali w każdy kąt. Poszli do garażu, a gdy i tam jej nie było, sprawdzili strych, piwnicę i ogród. Bezskutecznie. Telefon jej ojca nie odpowiadał. Dziadkowie byli przerażeni, a przyjaciele rodziny nie byli w stanie pomóc. Gdy wydawało się, że mała rozpłynęła się w powietrzu, wieczorem tego samego dnia na komendę zadzwoniła 19-letnia Carrie, jedna z trzech córek Michelle. Była zapłakana i przestraszona. Powiedziała, że wie już o mamie. Wie, że szukają jej siostry. Ale niepotrzebnie, bo ona jest u niej w domu, w Rochester, gdzie studiuje. Wyznała, że przyjechała w odwiedziny do matki w sobotę wieczorem, bo zaraz miała się wyprowadzić do Syracuse. Ale kobieta nie była w nastroju na wizyty. Gdy tylko przestąpiła próg jej mieszkania, zaczęła awanturę. Płakała i krzyczała. Oskarżała ją o to, że zawsze trzyma stronę ojca, że w trakcie rozwodu zeznawała przeciwko niej. Robiła to tak głośno, że jej najmłodsza siostra się obudziła, dlatego zabrała ją ze sobą. Nie wiedziała, że matka jest w tak złym stanie. W innym przypadku nie zostawiłaby jej samej. Rodzina kobiety nie wierzyła, by Michelle odebrała sobie życie. Ale która rodzina w to wierzy? Bliscy zawsze znajdują jakiś powód, jakąś wymówkę. Twierdzą, że ukochana osoba była w dobrej kondycji. Nie wywieszała żadnych ostrzegawczych flag. Nie dawała żadnych oznak smutku. Nie mogła tego zrobić sama, a za tragedią musi stać osoba trzecia.
Tym razem miało się to jednak okazać prawdą. Michelle i Lloyd byli małżeństwem z długim stażem. Poznali się lata temu, w 1989 roku, gdy jeszcze oboje chodzili do liceum. 17-letnia Michelle, która była w ostatniej klasie, całkowicie zawróciła w głowie rok młodszemu koledze. Zakochał się w niej pierwszą młodzieńczą miłością, taką, co odbiera rozum. Dlatego chodził za nią w te same miejsca, posyłał jej nieśmiałe uśmiechy, a na stołówce siadał obok i zaczynał rozmowy o pogodzie, o wspólnych znajomych czy ciekawostkach ze świata. Czuł, że jej też zaczyna się podobać, dlatego nie zdziwił się, gdy otrzymał zaproszenie na imprezę, którą zorganizowała z okazji zakończenia szkoły. Od tego czasu byli nierozłączni, a po 2 latach w 1991 roku wzięli ślub. W międzyczasie skończyli studia. On został inżynierem, a ona nauczycielką angielskiego. Zaraz potem pojawiły się na świecie dzieci. 2 córki. Pierwsza z nich, nieznana z imienia, przyszła na świat w 1996 roku, a druga, Carrie, 2 lata później, w 1998. Do Corning w stanie New Jersey całą rodziną przeprowadzili się niedługo potem. Lloyd znalazł tu dobrze płatną pracę jako inżynier w Corning Glass, firmie produkującej przedmioty ze szkła, a ona zajmowała się domem. Wiedli dostatnie, szczęśliwe i całkowicie normalne życie, a ich rodzina wkrótce powiększyła się o kolejną, 3. już córkę. Michelle od pierwszych chwil zakochała się w tych małych istotkach. Miała doskonale rozwinięty instynkt macierzyński i spełniała się jako matka. Uczyła dziewczynki w domu, a jako że jej wielką pasją było czytanie książek, zachęcała więc je do tego jak mogła. Michelle była z natury osobą ciepłą. Nigdy nie odmawiała pomocy. Była życzliwa, a przez to bardzo popularna w lokalnej społeczności. Była lokalną wolontariuszką. W każde święto dziękczynienia przygotowywała bezpłatne posiłki dla potrzebujących, a wszyscy, którzy mieli okazję ją bliżej poznać, mówili, że bije od niej nieopisana dobroć. Tego samego nie można było jednak powiedzieć o jej mężu. Bo Lloyd, choć sprawiał wrażenie człowieka troskliwego i całkowicie oddanego rodzinie, takiego, co nie widzi świata poza żoną i dziećmi, takiego, co zawsze przyprowadza swoje córeczki na lekcje baletu, troskliwie się nimi opiekuje i publicznie czesze włosy, czym rozczulał nawet najtwardsze serca młodych mam. W domowym zaciszu stawał się zupełnie innym człowiekiem. Był powściągliwy i rzadko okazywał uczucia. A wobec dzieci był wyjątkowo oschły. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. Od tego, że gdy córki Michelle i Lloyda były bardzo małe, ojciec poświęcał im bardzo niewiele uwagi. Kompletnie nie przejmował się ich rozwojem. Nie chciało mu się wstawać do nich w nocy. Nie był zainteresowany zabawą. Nie czekał na pierwsze słowa i nie cieszył się z pierwszych kroków. Michelle początkowo zrzucała to na karb smutnego dzieciństwa, które najwyraźniej nie przygotowało go do roli czułego ojca, ale z czasem do tego przywykła. A Lloyd wraz z upływem lat i dorastaniem córek stawał się wobec nich może nie tak obojętny, co bardziej surowy. Postawił między sobą a nimi niewidzialny mur oczekiwań, którego żadną siłą nie można było zburzyć. Chciałby wszystko, co córki robiły, robiły perfekcyjnie. By czytały jego myśli i reagowały na każdą zmianę nastroju. By wyczuwały, kiedy jest zły, a kiedy zadowolony i dostosowywały się do sytuacji. I dziewczynki tak robiły. Bardzo liczyły się z jego zdaniem i nie chciały doprowadzić do wybuchu, który mógł nastąpić w każdej chwili. Rozlane mleko, niedomknięta szafka, a nawet niespuszczona klapa w toalecie. Krzyczał wtedy: pierwsza, środkowa, ostatnia, w zależności od tego, która zawiniła. A najgorsze było to, że kazał przed sobą klękać. By ustrzec się gniewu, dziewczynki jak ognia unikały więc sytuacji, które mogły ojca urazić, w jakiś sposób go sprowokować. Gdy podnosił głos, całe się trzęsły, bo wiedziały, że to nie wróży niczego dobrego. Taki po prostu jest.
Mówiła z uśmiechem zażenowania Michelle, kiedy bliscy pytali o to, dlaczego Lloyd nie okaże córkom trochę ciepła. Jest surowy, w domu panuje dyscyplina, ale kochamy się, a córki za nim przepadają. Przywykłyśmy do jego charakteru. Kłopotliwe pytania ze strony rodziny sprawiły, że Michelle w 2007 roku, mniej więcej w okresie Święta Dziękczynienia, całkowicie się od niej odcięła. Dosłownie z dnia na dzień przestała się do nich odzywać. Nie odbierała telefonów, nie przyjeżdżała w odwiedziny. Sama również nie wysyłała zaproszeń. Rodzina podejrzewała, że to sprawka Lloyda, a bliska przyjaciółka Michelle, Cynthia, przyznała, że rzeczywiście tak było. Nie chciał, by miała oparcie, by miała gdzie uciec, gdyby chciała się z nim rozejść, mówiła w wywiadzie dla CBS News. Rok później Michelle została sama z trójką dzieci. W 2008 roku Lloyd został bowiem z pracy w Corning Glass zwolniony i musiał jak najszybciej znaleźć nowe zajęcie. W okolicy nie było wtedy zbyt wielu możliwości, a i Lloyd miał też swoje wymagania. Był inżynierem i chciał pracować w swoim zawodzie. Małżonkowie dużo na ten temat rozmawiali i w końcu doszli do wniosku, że najlepiej będzie, jak Lloyd podejmie pracę, jaką zaoferowano mu w New Jersey. Ten okres był dla Michelle wyjątkowo trudny i przykry. Była teraz zupełnie sama, bez pomocy i wsparcia z zewnątrz. Nie miała się do kogo zwrócić, bo kontakt z najbliższymi urwała. Córki były małe, wymagały dużo uwagi i czasu. Poza tym, co chwilę potrzebowały nowych ubrań, zabawek, a starsze także i przyborów szkolnych. Choć mąż systematycznie przelewał jej pieniądze na konto, tych wiecznie brakowało. Dlatego choć pewnie w znacznym stopniu ułatwiłoby jej to sprawę, nie mogła sobie pozwolić na bycie gospodynią domową na pełny etat. Pracowała jako nauczycielka w miejscowym koledżu, a po przeprowadzonych zajęciach pędem biegła odebrać ze szkół swoje dzieci. Każdego dnia odrabiała z nimi lekcje. Chodziła na spacery czy do kina, a wieczorami, gdy już z całą pewnością opadała z sił, sprzątała, robiła pranie i przygotowywała posiłki na następny dzień. I choć od tego czasu minęło już wiele lat, córki podrosły, a jej ubyło obowiązków, z trwogą przypominała sobie te początki. Mimo fizycznego zmęczenia, Michelle była jednak z nowej sytuacji bardzo zadowolona, a zdaniem koleżanek wyglądała na dużo bardziej zrelaksowaną niż wcześniej. Nie miała już nad sobą męża, który stale czegoś wymaga i złości się bez powodu. Mogła robić co chce, a i dziewczynki miały więcej swobody. Jej szczęście prysło jednak pewnego wiosennego dnia w 2012 roku, gdy Lloyd przed przyjazdem w odwiedziny do domu powiedział, że ma jej coś ważnego do zakomunikowania. Michelle była przygotowana na złe wieści. Brała pod uwagę kolejne zwolnienie Lloyda z pracy. Rozważała nadprogramowe wydatki, jakąś samochodową stłuczkę, w najgorszym przypadku chorobę. Ale tym razem Lloyd całkowicie ją zaskoczył. Nie chodziło ani o pieniądze, ani problemy w firmie. Chodziło mu o coś zupełnie innego. I tego akurat Michelle kompletnie się nie spodziewała. Chcę rozwodu, powiedział cicho, po czym położył na stole papiery rozwodowe. To wyznanie wprawiło ją w osłupienie. Nic na to nie wskazywało. Nie było żadnych ostrzegawczych flag, żadnych przesłanek. Nie miała sobie nic do zarzucenia. Przez lata robiła wszystko, co mogła, by go uszczęśliwić. Była dobrą matką, dbała o dom. Co prawda, dawna namiętność już dawno przestała być obecna w ich życiu. Byli od siebie daleko. Właściwie przestali być już sobie bliscy. Ale Michelle po prostu nie mogła uwierzyć w to, że Lloyd chce to zakończyć. Sądziła, że będą ze sobą do końca życia, na dobre i na złe. Nieważne, co się stanie. Myliła się. Nie chcąc się kłócić i zapewne sądząc, że tak będzie lepiej, podpisała dokumenty i już wkrótce w sierpniu 2012 roku byli po rozwodzie. A Michelle wyprowadziła się z córkami do nowego domu. Jej życie powoli zaczynało wracać do normy. Otworzyła się na świat i ludzi. Zaczęła częściej się uśmiechać. Wznowiła kontakt z rodziną, ale nie dane jej było zbyt długo się tym wszystkim cieszyć.
W 2013 roku otrzymała pismo, w którym były mąż zażądał wyłącznej opieki nad dziećmi. A na to Michelle już tak łatwo jak na rozwód zgodzić się nie chciała. Sprawa trafiła więc do sądu, a batalia trwała 5 długich lat, bo Lloyd nie chciał zgodzić się na płacenie alimentów. W tym czasie córki Michelle i Lloyda musiały przeżywać piekło. Ich świat, do którego przywykły i w którym czuły się bezpiecznie, w ciągu jednego dnia runął jak domek z kart. A one stanęły przed wyborem, przed którym nigdy nie powinno stanąć żadne dziecko. Musiały zdecydować, którego rodzica kochają bardziej, z którym chcą mieszkać, którą stronę chcą trzymać w sądzie. Ich rodzice nie rozstali się w zgodzie. Gdyby tak było, z pewnością byłoby im łatwiej. Ale oni zdecydowali się pozostać na ścieżce wojennej i prowadzić batalię, nawet kosztem swoich dzieci. Każda decyzja wiązała się więc z obciążeniem, z ewentualnym żalem ze strony matki lub ojca, którzy wzajemnie oskarżali się o to, że chcą przeciągnąć je na swoją stronę. Najstarsza córka przeprowadziła się do ojca, ale potem poszła na swoje. Średnia, Carrie, mieszkała w Rochester, gdzie studiowała inżynierię komputerową. A najmłodsza, 14-letnia, czekała na decyzję sądu. Ta miała już wkrótce nadejść. Dzień rozprawy zbliżał się wielkimi krokami, a zachowanie Lloyda stawało się coraz bardziej dziwne. Przestał odpowiadać na maile, ignorował telefony od adwokatów i innych pracowników sądu. A w dniu procesu, 26 sierpnia 2017 roku, bez żadnych wyjaśnień nie pojawił się w sądzie. Z tego powodu sprawę umorzono. Choć Michelle bardzo cieszyła się z wygranej, zdziwiło ją to, że były mąż tak nagle się wycofał. Jak lew walczył przecież o prawo do opieki nad dzieckiem. Odgrażał się, krzyczał, wysyłał do sądu fałszywe oskarżenia. A teraz, gdy wszystko miało się w końcu rozwiązać, po prostu odpuścił. To nie było w jego stylu. On nie odpuszczał. Dźwięk telefonu, który rozbrzmiał w jednym z pomieszczeń na komisariacie w Corning, wyrwał pracujących nad materiałami dowodowymi mężczyzn ze skupienia. Jeff, szef lokalnej policji, poderwał się jako pierwszy i podniósł słuchawkę. Usłyszał głos lekarza medycyny sądowej, który powiedział, że nie mają pewności co do tego, co stało się z Michelle, że nie potrafią tego stwierdzić. Jeff był zawiedziony, bo liczył na inny scenariusz. Był przekonany, że otrzyma jasną odpowiedź. Nieustalonej przyczyny nie brał pod uwagę. Ślady na brodzie Michelle od początku wydawały mu się niepokojące. Widział już w życiu wiele. I był zdania, że taki ślad powstaje wtedy, gdy linę zarzuca się od tyłu. Lekarze nie mogli mu pomóc. Zdał się więc tylko na siebie i swoje przeczucia. A te prowadziły go do Lloyda. To musi być on, wtórowała mu Jean. Matka Michelle. Mężczyzna istotnie miał wiele powodów, by być na byłą żonę zły. Nie tylko walczyła z nim o dziecko, ale też oskarżała go o nieczyste zagrania. Mówiła głośno, że posługuje się dziećmi, by z nią wygrać, że nimi manipuluje, że przeciąga je na swoją stronę, by zeznawały na jego korzyść. Był jej wrogiem i miał motyw. W którymś momencie przestraszył się, że przegra. Odmówił udziału w rozprawie i przestał odbierać telefony, bo obawiał się wyroku. A postawiony pod ścianą, postanowił się jej pozbyć. Lloyda wezwano na przesłuchanie, ale ten za nic w świecie nie chciał przyznać, że miał do Michelle żal. Uparcie twierdził, że nie miał żadnego związku z tym, co się stało. Ale to na pewno nie był on. Nie było go tego dnia w Corning. Nie mógł być w dwóch miejscach jednocześnie. W sobotę 26 sierpnia był w Rochester, gdzie pomagał swojej córce Carrie w przeprowadzce. Dziewczyna dostała właśnie staż w Syracuse w stanie Nowy Jork i za kilka dni miała się tam przenieść. Noc spędził w pobliskim hotelu Microtel, a następnego dnia po śniadaniu poleciał do Kalifornii, gdzie czekała go rozmowa kwalifikacyjna o pracę. Alibi Lloyda na pierwszy rzut oka wydawało się być dość twarde. Zwłaszcza, że wezwana na przesłuchanie córka potwierdziła tę wersję wydarzeń. Potwierdzały je także nagrania z monitoringu. T
te spod domu córki i te w hotelu, w którym mężczyzna nocował. Lloyd rzeczywiście zameldował się w mikrotelu w sobotę. Pomagał córce w przeprowadzce, a potem poleciał do Kalifornii. Ale nie powiedział policji o dość znaczącym szczególe. W sobotę późnym wieczorem odwiedziła go w hotelu Carrie, a on wsiadł do jej samochodu i odjechał. I nie było go do rana. Mężczyzna co prawda wytłumaczył, że porozmawiał z córką chwilę w jej samochodzie, ale zaraz z niego wyszedł i wrócił do pokoju. Ale hotelowe kamery nie zarejestrowały jego powrotu do budynku. Nagrały go dopiero następnego dnia. Pierwszy raz o 6:30, jak idzie przez parking w tych samych ubraniach co wieczór wcześniej. A drugi o 7:00, jak je śniadanie w towarzystwie swoich dwóch córek, najmłodszej i Carrie. To było przełomowe odkrycie. Policjanci zdali sobie bowiem sprawę, że Carrie kłamała, mówiąc, że była sama w domu matki, a ojciec został w hotelu, co sprytnie chciał zaaranżować, zostawiając w nim swoją komórkę. By dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest Lloyd i co ukrywa, policjanci zaczęli szperać w jego przeszłości i znaleźli coś, co okazało się absolutnie zaskakujące. Mężczyzna był zadłużony. I to znacznie. Na kilku kartach kredytowych miał do spłacenia ponad 100 tysięcy dolarów. 6 tysięcy, które miał co miesiąc płacić Michelle w ramach ugody rozwodowej na najmłodszą córkę, musiały go nie tylko przerażać, ale i doprowadzać do wściekłości. Detektywi doszli do wniosku, że Lloyd wolał przejąć opiekę nad dzieckiem, niż zadłużać się jeszcze bardziej. Gdy zdał sobie sprawę, że walkę o córkę przegra, nie pojawił się w sądzie i postanowił załatwić to po swojemu. Zaraz po powrocie z Kalifornii udał się do ubezpieczyciela, by wypłacić odszkodowanie z polisy na życie Michelle. A gdy mu się to nie udało, próbował unieważnić zasądzone alimenty. Kazał też jak najszybciej skremować ciało. Motyw finansowy był więc oczywisty. Detektywi wiedzieli, że z racji braku twardych dowodów jedyne czego teraz potrzebują to przyznanie się do winy. Dlatego zamontowali podsłuch w telefonach Carrie i Lloyda. Przez dłuższy czas nie udało im się niczego istotnego nagrać. Dlatego posunęli się do małego podstępu. Zadzwonili do Carrie mówiąc, że chcieliby się z nią spotkać, a dziewczyna zgodziła się na to spotkanie. Zaraz potem, tak jak się tego detektywi spodziewali, roztrzęsiona zatelefonowała do ojca z pytaniem, co ma robić. Mężczyzna początkowo pocieszył ją, mówiąc, że to tylko rutynowe przesłuchanie. Ale zaraz zmienił zdanie i wpadł na pomysł, by wcale tam nie szła. Powiedz, że nie możesz przyjść, bo masz wieczorem wizytę u psychologa. Że cała ta sytuacja jest dla ciebie bardzo trudna i nie możesz się pozbierać. Potrafisz się rozpłakać? Zapytał z głośnym śmiechem, a ona przytaknęła. To dobrze. W takim razie płacz. I przeproś ich, że tak wyszło. Ale terapia jest dla ciebie bardzo ważna. Byłoby miło, gdyby to już się wreszcie skończyło, westchnął. Tak, o niczym innym nie marzę, potwierdziła Carrie. W tym samym czasie policjanci otrzymali już opinię lekarza sądowego, który przez ostatnie dni bardzo dokładnie analizował zdjęcia śladów na brodzie Michelle. To uduszenie, jestem pewien. Powiedział, a detektywi czuli, że mają wreszcie to, na co czekali. Przesłuchiwany Lloyd nie przyznawał się do winy. Uparcie twierdził, że jest niewinny i całą noc spędził w hotelu. Zgodził się nawet na badanie wykrywaczem kłamstw z szerokim uśmiechem na twarzy. Co innego Carrie. Ona od razu pękła. Przyszedł do mnie w połowie sierpnia, mówiła szlochając dziewczyna. Musiałam wybierać. Ojciec mówił, że albo ona, albo on. Że albo mu pomogę, albo on targnie się na swoje życie i będę musiała na to patrzeć. Powiedział, że nie zamierza płacić alimentów, że nie stać go na to. Kazał mi kłamać, żeby to wszystko nie wyszło na jaw. Nie mogłam postąpić inaczej. Zawsze go słuchałam i za wszelką cenę pragnęłam jego aprobaty. Policjanci byli wyznaniem Carrie wstrząśnięci. Nie mogli uwierzyć, że Lloyd posunął się do tak okrutnej manipulacji, takiego obrzydliwego szantażu, który postawił córkę przed dylematem, przed którym nikt nigdy nie powinien stanąć. Carrie wyznała, że w noc tragedii zawiozła ojca do mieszkania mamy w Corning. Weszli do środka razem, po cichu.
Carrie tak, jak polecił jej ojciec. Dla bezpieczeństwa wyłączyła telefon, monitoring i odłączyła alarm. Ojciec, trzymając w ręku linę, poszedł na górę, do sypialni Michelle, a ona została w salonie, gdzie spała jej siostra. Miała pilnować, by się nie obudziła. Jednak gdy rodzice zaczęli się kłócić, 14-latka wstała, a Carrie, nie wiedząc co robić, w panice zabrała ją do samochodu. Zupełnie tak, jak opowiadała to wcześniej policjantom, tylko to nie ona kłóciła się z matką, tylko jej ojciec. Gdy skończył, zawołał ją, by pomogła mu zaaranżować wszystko tak, by wyglądało na odebranie sobie życia. Zgodnie z tym, co mówiła, jej młodsza siostra nie miała pojęcia, w czym bierze udział. Nie wiedziała nawet, że tej nocy w samochodzie jest z nimi ojciec, bo ten niepostrzeżenie wślizgnął się do otwartego bagażnika, który Carrie natychmiast zamknęła. W styczniu 2018 roku 45-letni Lloyd został aresztowany. Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Mężczyzna, zamiast udać się na test wariografem, tak jak obiecał detektywom w dniu przesłuchania, uciekł z domu i ukrył się na jednym z miejskich parkingów, w Princeton w stanie New Jersey. Detektywi dotarli do niego szybko, bo Lloyd zapomniał, chyba że cały czas ma przy sobie telefon. Gdy ich zobaczył, wbiegł na ostatnie piętro i straszył, że skoczy. Ale nie skoczył. Postawiony pod ścianą, 12 października 2017 roku przyznał się do winy. Gdy dowiedział się, że policja ma jego DNA z piżamy, którą miała na sobie Michelle, potwierdził zeznania Carrie. Przyznał, że bał się, że Michelle może coś zrobić ich córkom. Ani słowa nie wspomniał o tym, że nie chciał płacić alimentów. W 2018 roku został skazany na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Przebywa w zakładzie karnym Green Haven w stanie Nowy Jork. Carrie za współudział została skazana na rok do 3 lat, jako że wzięto pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące. Uznano, że padła ofiarą alienacji rodzicielskiej, że przez długie lata była przez ojca nastawiana przeciwko matce. Z relacji bliskich wynikało, że 2 lata wcześniej próbował jej wmówić, że matka chciała ją przejechać, podczas gdy to Carrie zastąpiła jej drogę. Matka wyhamowała i ostatecznie nikomu nic się nie stało. 16 stycznia 2020 roku warunkowo wyszła na wolność. Mieszka w Essex, w stanie New Jersey. Najmłodsza córka Michelle trafiła do rodziny zastępczej. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, których pod ostatnim filmem było całe mnóstwo. Nawet jeżeli na wszystkie nie odpisuję, to możecie być pewni, że czytam je wszystkie i jest mi bardzo miło. Przy okazji zachęcam do dołączenia do grona moich wspaniałych patronów na Patronite. historienafaktach.patronite. Wszyscy patroni otrzymują odcinki przedpremierowo i bez reklam. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.